Ponad 1500 kierowców jednośladów z całego kraju przybyło do Sieradza na 6. piknik motocyklowy. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Po nabożeństwie uczestnicy pikniku przejechali ulicami miasta do Parku Staromiejskiego, gdzie rozpoczęło się kwestowanie i biwakowanie. Imprezę otworzył tradycyjnie prezes Stowarzyszenia Motocyklistów w Sieradzanie, Jacek Mikołajczyk. To jest bardzo fajnie i cieszę się. Jak zwykle po raz szósty Bozia nam pomogła, bo to tylko wszystko w rękach Boga ta pogoda, bo burze były takie, że już byliśmy pod takim znakiem zapytania, czy ta impreza w ogóle się odbędzie, ale wszystko jest super i myślę, że jest okej. Motocyklista to jest inna nacja, jak tutaj powiedziałem, ktoś się ze mnie wyśmiał, dlaczego to da, bo dlatego tak jest. My się szanujemy, nieważne czy jesteś z miasta, czy ze wsi, czy masz motocykl taki, czy taki, zawsze po trasie ręka do góry podniesiona, zresztą w całym świecie taka jest polityka i tak jest wszędzie, dlatego też mówię, no jesteśmy razem i motocykliści są naprawdę dobrymi darczyńcami. Zawsze pieniądze to zbierane, to zawsze było tak, że zawsze nam pomagają, zawsze z nami są. I to jak powiedziałem, jeżeli ktoś wie, że to jest zbierane dla kogoś, to zawsze przyjeżdża i nieważne, czy deszcz pada, czy nie, zawsze jesteśmy razem. Piknik ma niezmiennie charytatywny charakter. W tym roku zbierano pieniądze dla Amelii Gidelskiej i Briana Kubery. Motocykliści dzieciom, samo hasło nas do czego zobowiązuje. Mamy pod opieką 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, Tomisławice, Godonice i Sieradz, ale co roku zawsze mamy jakieś takie potrzeby z zewnątrz, czyli w tym roku rodzice Amelki Giderskiej nas poprosili, żeby można zbierać jakieś pieniądze. Oczywiście też jesteśmy w stanie pomóc Brianka Kuberę i nie zapominamy o naszych dzieciach polskich we Lwowie, bo chcemy jechać, no niestety jakoś się to nie udaje. Może wreszcie w tym roku coś się uda, bo większość z naszych motocyklistów, jak Państwo wiecie, już jest zaszczepionych, no bo trzeba podróżować po kraju i po Europie. Oprócz zbiórki pieniędzy była również okazja podzielić się życiodajnym płynem. Przy ulicy Portowej pojawił się specjalny autobus do oddawania krwi. Zbiórka zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi Strażak przy OSP w Sieradzu cieszyła się sporym zainteresowaniem. 45 osób oddało łącznie ponad 20 litrów krwi. Bardzo cieszy każda zbiórka, czyli każda organizacja, która działa na rzecz honorowego krwiodawstwa i organizuje przy okazji różnych eventów również zbiórki krwi, one się cieszą bardzo dużą popularnością. Cieszymy się bardzo, już niespełna 40 worków jest pobranych, także jest jeszcze kolejka. Cieszymy się, myślę, że to będzie udany dzień dla nas zbiórka, bo krwi brakuje. Na pewno mieliśmy mniejsze zapotrzebowanie na krew, kiedy szpitale w związku z pandemią ograniczały swoją działalność. Teraz to zapotrzebowanie jest bardzo duże. Na terenie województwa łódzkiego mamy 56 szpitali, które zamawiają u nas krew i potrzebujemy tej krwi, tym bardziej, że jest okres wakacyjny. Honorowi dawcy krwi wyjeżdżają na wakacje. Dlatego no, alarmujemy i apelujemy, że krwi brakuje, zapraszamy wszystkich do nas. No, mamy już ponad 30 parę osób, i także to ładnie trwa, ładnie idzie dość, no, jest sporo. No, w większości to są klubowicze nasi, no bo wiadomo, że są poinformowani o takiej zbiórce, no i akcja przebiega zgrabnie, tak sprawnie, bardzo sprawnie. Dzięki właśnie też obsłudze przybyło nam 16 nowych członków dzisiaj, którzy zapisali się do klubu. I 3 osoby, które się zgłosiły, które pierwszy raz właśnie oddały. U nas pandemia, która była takie zagrożenie, to nie miało wpływu na działalność naszego klubu, bo zawsze na każdych zbiórkach mieliśmy powyżej prawie około 50 osób, 46, 47, 42 osoby. I pandemia nie przeszkadzała, po prostu no, dawcy chcieli pomóc drugiemu człowiekowi, bo wiedzieli, że w tym momencie, jak ta pandemia tak działała, że ta krew jest bardzo potrzebna i się więcej mobilizowali, jak nie było pandemii. Wręczono także medale i odznaczenia dla osób, które oddały dużą ilość krwi. 3 członków nagrodzono medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a 5 członków otrzymało odznaczenie 2. i 3. stopnia. Przybyli na wydarzenie mogli zobaczyć motocykle w różnorodnych odsłonach, zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z symulatora dachowania i hamowni symulatora Wheelie. Tradycyjnie odbył się pokaz jazdy stunt. Licznie zgromadzeni widzowie oglądali popisy na kładzie. Yeah.
Nie zabrakło również koncertów w amfiteatrze. Dla publiczności zagrała m.in. kapela PSP Sieradz. Uczestnicy przyjechali do Sieradza z różnych stron i nie ukrywali, że organizacja pikniku jest świetna i można się dobrze bawić. Skąd panowie przyjechali? Bardzo blisko, z Łasku, z Pabianic i z Łodzi. I często bierzecie udział w takich zlotach? Dość. Dość często. Z reguły to jak blisko, to prawie każdy. Jak teraz wam się sezon zaczął? Już gdzieś dalej się wybraliście? No ja to byłem i trajką byłem w Ostrawie, no i po całej Polsce. No teraz jedziemy, w tym tygodniu jedziemy do Szczecina. Też tak samo, tylko że motorami, na taki tygodniowy wypad, objazdówka Pomorza. W wrześniu się wybierają chłopaki do Austrii, bodajże na zlot taki no, nie wiem, ogólnoeuropejski. Jak wam się podoba dzisiaj w Sieradzu? Nie, no bardzo ładnie, pogoda dopisała, żurek smaczny, nie ma co narzekać. Jakby nie było fajnie, to byśmy nie przyjeżdżali. Prosta zasada, jak jest miło i przyjemnie, to się jedzie. My przyjechaliśmy z Osekowa, z znajomymi i tu z kolegą. Kolega też z Łasku, chłopaki z Widawy. Jak się panu podoba tu? Super nam się podoba. Przyjechaliśmy z kolegą właśnie z grupy motocyklowej Willy Team Wieluń. Podoba nam się zlot, jestem już tutaj drugi raz. Super jest zorganizowane. Żureczek dostaliśmy, żeby się posilić w ten gorący dzień. I myślę, że zawitam tu jeszcze na kolejny, jak będzie. Byliśmy w Częstochowie na przykład, był zakazany, ale udało nam się jakoś dojechać i byliśmy ze znajomymi. No. Jak w ogóle sezon mija teraz? Bardzo fajnie. Już od tego początku sezonu zrobiłem już 1500 km i tak dalej cały czas. No, w sezonie staram się takie 11 000-12 000 zrobić kilometrów. A pan ile tutaj już z kilometrów nakręcił w tym sezonie? W tym sezonie będzie coś koło 4000, ale w tym sezonie po prostu jeżdżę trochę mniej niż w zeszłym, ale myślę, że do tych 10 000 jakoś tam dobijemy. Kolejna edycja pikniku motocyklowego już za rok.